Tak, to był naturszczyk i można powiedzieć, no pełną gębą artystyczną, bo jednak tak, mimo podeszłego wieku wykazywał się cechowo taką charyzmą, energią Tak. i humorem. Rzeczywiście optymistyczny człowiek, pozytywnie nastawiony do ludzi, do życia i też wyłuskujący różne zabawne historie, czy puenty, czy morały. I właśnie i Bartosz tak, żyje na styku ludzi, obserwacje, doświadczenia i przetwarzanie poprzez własną percepcję. Masz piosenki, bo powracam do właśnie o ludziach, o zjawiskach, o sytuacjach społecznych, no różnych, wszelakich. Trudno tutaj, nie ma tematu, którego nie podejmujesz. I właśnie piosenka przytoczona Parawany na przykład. Ona w epoce jeszcze przedwirusowej, no, takie miała takie izolacyjne treści, takie poczucie klaustrofobii na plaży wokół tłumu ludzi, gdzie Dokładnie. podmiot liryczny przeżywa właśnie doświadczenie zamknięcia, izolacji. Jak ci się kojarzy ta sytuacja izolacji tej prawdziwej z tą satyryczną, ironiczną, przerysowaną historią z tej plaży właśnie? Ciężko powiedzieć, bo to było te wszystkie moje piosenki, które wówczas były, to były takie przeczucia, jak gdyby ja po prostu no, czułem, było za dużo tych ludzi, to był za wielki tłok na tej zasadzie, że na tej plaży oni leżą, te parawany, to ja czułem się takim po prostu mały gdzieś w tym wszystkim, a dzisiaj jest tak, że po tym koronawirusie ten człowiek tęskni za tym wszystkim, nie? Za Tak. tym, co wtedy było, nie? No bo było tak, że po prostu no teraz no idę na przykład do tej pizzerii, tak, no i też na tym, że można było normalnie zamówić obiad czy coś, no wtedy te parawany, no to ja byłem dużo młodszy, tak, to było pisane tam w 2002 roku, to był taki rok najbardziej dla mnie, znaczy na piosenki, taki najważniejszy, bo tam był i Spór z Mączakiem i Parawany właśnie i te Parawany latem, no po prostu wydały mi się takie po prostu coś dziwnego, coś śmiesznego, jak teraz dokładnie jest Tak. o tych ludzi w maskach. Tak. Ci ludzie w maskach łażą i oni jak gdyby straszą, oni sobie nie zdają sprawy tego i no teraz im każą, tak, no to jest rozkaz, tak. To jest troszeczkę inaczej, ale wtedy nikt im nie kazał tam budować tych Parawan. parawanów. No dokładnie, no. Wiesz, w tej Ale piosence. Polacy lubią takie rzeczy, jakieś odgradzanie się. U nas tylko jak gdziekolwiek ktokolwiek przybędzie, to zaraz próbuje zająć stanowiska odpowiednie. Czyli wiesz, to Dokładnie. nie tylko plaży dotyczy, to dotyczy różnych dziwnych miejsc. W tej przewrotnej Tak, 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 piosence. tak. W tej przewrotnej piosence wyprzedziłeś, można rzec, epokę. Tak. I tam jest nawet fraza parafany, moje cztery ściany. I właściwie teraz właściwie każdy jest dużo łatwiej ją zrozumie, przyjmie, a nawet właśnie odczyta to zupełnie inaczej, bo już z doświadczenia własnego, bo różnie ludzie się na plaży czują, a tutaj już każdy, myślę, jest już w tych parawanach, już jest w tej piosence, już na dzień dobry jest jej fanem, podejrzewam. Zapraszamy do No. odsłuchu tej piosenki. Bartku, No, jeszcze pierwszy inne włazi wątki. Bartosz Kalinowski na YouTubie i Tak. znajdziecie Państwo kanał Bartka i tam jest cała masa różnych fajnych rzeczy, piosenek dotyczących czasów obecnych i minionych, gdyż Bartek dość impulsywnie zawsze i emocjonalnie reagował na to, co nas otaczało i co się Tak. działo, także zapraszamy do odsłuchu jak najbardziej. Bartosz to zwierz nie tylko nizinny i nadmorski, ale i górski. Ma dużo piosenek poświęconych górom, bohaterom górskim, wędrówkom, ale też w taki oryginalny sposób. Powiedz, no teraz, no zakaz taki przemieszczania się jeszcze, nie można pojechać sobie tak bez przyczyny w góry. Jakie perspektywy, mam nadzieję, że twoje urlopy się zrealizują, ale co przeczuwasz, czy jak się czujesz, no wobec takiej bariery? No nie tylko cienie się miłość do gór, no ale też
inspiracje, czy no tam, gdzie tworzysz też część swoich piosenek. No ja też chciałem właśnie, zanim był ten zakaz przemieszczania się, to chciałem jechać szybko, zanim był zakaz, to chciałem szybko do Zakopanego skoczyć, bo tam nie było już ludzi i można było pochodzić, a ja nie byłem tam bardzo, bardzo długo, ze względu na te tłumy, to ja, no byłem tam no koszmarnie dawno temu, to było przed parawanami, jak ja tam byłem i schodziłem te góry i tak mówię od razu i lecę. Zakopane, no wiadomo, że te góry to dla nas tutaj ludzi z nadmorza to w ogóle góry są bardzo ważne i ja lato spędzam trochę nad wodą, oczywiście jeden miesiąc ponad jestem nad wodą w weekendy przynajmniej, natomiast w góry no to każdy urlop spędzam w górach i od dłuższego czasu i wszystkie te Beskidy właśnie, Beskidy i potem Bieszczady, tak, schodziłem od bazy do bazy, najpierw sam, teraz z dzieciakami. Takim pierwszym takim najgłośniejszym utworem to był utwór Beskid Nieski jest mi bliski, bo tam się pojawia temat eteru i to był takie... Po prostu wielkim, dużym hejtem też się spotkał tam wśród takich ludzi bez dystansu z Beskidu Niskiego. Tam jest całe forum. Podobno nawet koncert w Radiu Gdańsk się nie odbył mój ze względu na tą piosenkę. Mówię, co mają Łękowie do Radia Gdańsk? A oni tam wszyscy jeżdżą, nie? I znali mnie z tej piosenki. Ale dużo, dużo ja miałem naprawdę teraz. Wspomniałem te piosenki Chorpyna, no to są takie o tych absurdach, takich no w bazach namiotowych przede wszystkim, o takich różnych absurdach, że wnosząc swój namiot na przykład na górę Gorstok płacisz więcej, bo musisz zapłacić za pole namiotowe, za miejsce, za namiot, niż płacisz normalnie, jakbyś wszedł i spał w namiocie bazowym, więc ja się z tego śmiałem strasznie. Bo w namiocie bazowym kosztowało 6 zł, no, a tam 11 zdaje się. To są jakieś obłędne historie, rzeczywiście. No, nie niesamowite. To jest taka piosenka, właśnie piosenka wyznania bazowego, który opowiada, a to super, super bazowy w ogóle, on chyba 20 lat był bazowym na Jaworku i naprawdę taki gość, taki charyzmatyczny, fajny gość i on mi opowiadał właśnie o tych absurdach z bazami, wyznania bazowego właśnie. Jak to możliwe, żebym ja z namiotem wchodził, kurde, i płacił więcej niż kuchnia, ten, niż ty, który sobie wejdzie tak normalnie i 6 zł zapłaci za namiot bazowy. No. Tak. Fajna historia. Tak, zdarzało nam się, że nam te szlaki przecinały. Bywaliśmy na kilku bazach, które polecamy. Baza Wałowa, czy Wały, Baza Wały, Baza na Jawor. Nie, to jest Polana Wały. Polana Wały. Jawor na tej górze, tak? To Jawornik czy Jawor? Pod Gorcem. Nie, Jaworki, Polana Wały i Jaworki. O, tak. I na bazie pod Gorcem, gdzie byłeś kilkukrotnie gościem festiwalu piosenki turystycznej bądź poezji śpiewanej Gorstok, który ma już ładnych kilkanaście lat edycji. No i tam właściwie bardzo wyróżniałeś się w repertuarze od innych wykonawców, gdzie można było spotkać klasyczną piosenkę autorską, poetycką, turystyczną. Turystyczną. Kiedy Bart Kali wchodził na scenę, zaczynał dialog z publicznością i piosenki, to były salwy śmiechu, ludzie się załapali za brzuch i w ogóle był żywioł, temperatura rosła do wytrzymałości granic, także miałem to okazję obserwować. Były nagrania, tak? Nie wiem, czy one są dostępne, na przykład z takich występów. Tak, są na moim, tak, jest na moim. Te nagrania, które są, to są z ostatniego Gorstoku, tam ja zaprosiłem tego mojego kamerzystę, takiego Mariana ze Szczecina, który
przyjechał i to było z ostatniego, tam są z dwóch dni właśnie, z piątku i z soboty. W sobotę grałem tylko 6 piosenek, ale one były właśnie najlepiej nagrane i najlepiej zagrane też. No nie wiem, może miałem po prostu, byłem... Dobra sobota. Wtedy, no podkurzony byłem, bo tam mnie troszeczkę podkurzyli, tak szczerze mówiąc, i zrobiłem taki show bardziej. Tak. Miałeś adwersarzy takich. Tak. Nie, to tam ten prowadzący tam coś tak mocno mi znalazł za skórę. Jakiś taki nowy zupełnie, którego nie znałem wcześniej, którego nie było tam, ale no to wywołało taki dobry efekt, bo ten kamerzysta powiedział, że dzień wcześniej to że śpiewał, jakbyś się wstydził troszeczkę. Bo ja faktycznie na tym Gortstoku, to ja troszeczkę tak jakby po prostu, no bo ja wiedziałem, dla jakich ludzi ja to śpiewam. I ja wiedziałem, że oni też nie mają pojęcia do końca o tych rzeczach, które ja przeżywam. Ja śpiewałem to tak jakby troszeczkę półgłosem tam. No i faktycznie, tak trochę, no pewne rzeczy się mówi, jak zareagują, bo śpiewam w końcu o ich środowisku. Tam o tych śpiewakach, muflonach, tak. No to tak troszeczkę krępowałem się, powiem wam, na tym Gortstoku. Ale tego ostatniego dnia właśnie, i to jest nagrane, to jest całe nagrane jest na moim kanale, tam jest Babylon 2, ta piosenka, no to tam super jest to. Super to jest, reakcja publiczności jest bardzo fajna. Bo to o to chodzi, o tą reakcję, nie? Tak. Bo to nie chodzi o samo to, że ja dobrze zaśpiewałem, tylko chodzi o to, że reakcja jest, no tam jest po prostu śmiech. Tak jak w dawnych czasach, pamiętacie, no, czy Wysocki śpiewał, czy Jacek Zwoźniak, tak? W danych czasach był ten śmiech, ten odbiór, tak? W Opolu. Tak. W Opolu chociażby, tak? A potem to zanikło. Tego tak nie było. I mi tego brakowało zawsze. Tak. Powiedz, Bartku, tak będziemy kończyć. Gdzie ktoś z nadmiarem czasu, powtórzmy, jeszcze może znaleźć Cię w internecie? Bo kiedyś miałeś stronę, nie wiem, czy ona jest aktywna. YouTube, no była i telewizja, występy w telewizji wszelakiej, tak jak mówisz, no różne nagrania krążą. Może gdzie teraz aktualne są kanały, czy najbardziej świeże? No przede wszystkim ja się realizuję na YouTubie, całkowicie się realizuję. Czyli ja nawet zmieniłem tą nazwę, bo kanał miał nazwę Józef Pleśniak, jako pseudonim, tak, teraz zmieniłem już na Bartosz Kalinowski, to chyba właśnie w czasie tego koronawirusa postanowiłem nie kryć się, nie wiem jak, dlaczego ten Józef Pleśniak, to były pewne przyczyny były, bo były obawy, że nie wiem, sądu wtedy jeszcze nie było, bo wtedy nie podawali jeszcze tak do sądu jak teraz. Teraz podają do znaki, no,